cię teraz znajdę, co? Identyfikatory FM działają na radio. Jeśli Harry wciąż ma identyfikator, mogę go znaleźć za pomocą anten Oscorp. Miej przy sobie tę kartę. Świetnie, stamtąd dobiega silny sygnał. Czas ruszać. Sygnał jest w ruchu. Pewnie ciągle namierza Harry'ego. Byłem strasznym dupkiem dla Harry'ego, mając ten kostium. Muszę go znaleźć, przeprosić i przemówić mu do rozsądku. Zbliżam się, stary. Pomoc jest w drodze. Trzymaj się! Zdejmiemy to z ciebie. Pomogę twojemu tacie i doktorowi Connorsowi cię wyleczyć. Jakoś się uda. Sygnał się nie rusza. Zostań tam, stary! Ustalmy jego położenie dokładniej. Jest pewnie pod tym wiaduktem. Co to w ogóle jest? Harry, jesteś tu? Kurde, to tylko karta. Może jeszcze gdzieś tu jest. Wiem, że mnie posłucha. Muszę tylko do niego dotrzeć. Harry? To ja! Hej, Harry, słyszysz mnie? Słuchaj, wymyślimy jakiś lek. Coś lepszego. Ty nie jesteś! Proszę mnie za tą dodatkową siłą symbiota! Nie, jeszcze? Czy Harry zamienił jakoś tych ludzi w symbionty? To jakiś koszmar! Jakiś bezboleśnie powstrzymał! Uwolniłem. Spokojnie, nie ruszaj się! Będzie dobrze! Chyba. Są naprawdę twardzi. Potrzebuję Milesa. Miles, powiedz mi coś dobrego. Miles, jest problem z Harrym. Odzyskał kostium, a ten to zmieni. Jakimś cudem zamienia ludzi w symbionty. Jeszcze daje radę, ale jest coraz gorzej. Musimy coś wykombinować, żeby uratować tych ludzi. Zadzwoń! Muszę powstrzymać Harry'ego, zanim sytuacja się pogorszy! Miles, musisz mi z tym pomóc. Dostałem wiadomości.
sorry. Szukałem mamy. Pewnie wiesz, że Kraven nie żyje. Co? Nie. Myślisz, że to Harry? Może. Pewnie tak. Trzeba go powstrzymać. Okej. Mam pomysł. Gdy byłeś pod jego wpływem, pewne dźwięki cię osłabiały. Ten dzwon. Ale nie możemy go ze sobą nosić. Nie, ale mam apkę do miksowania muzyki. Mogę odtworzyć odgłosy dzwonu, żeby wykorzystać je przeciwko armii Harego. Genialne. Dobrze, że jarasz się muzyką. Powiedz to komisji rekrutacyjnej w moim koledżu. Co tam, Ganki? No w końcu, twoja mama i ja... Szukaliśmy cię. A ja szukałem was. Pisałem, że wszystko gra. Nic nie dostałam, bo byliśmy w metrze i cię szukaliśmy. Dobrze, że jesteś cały. Pojadę z twoją mamą do domu. Przyjdziesz? Muszę coś najpierw załatwić, ale będę tam najszybciej jak się da. Muszę dotrzeć do stoczni i zacząć nagrywać! Okej. Muszę odtworzyć dźwięk dzwonu Kravena. Jakich dźwięków mógłbym tu użyć? Niezła akustyka. Może się przydać. Echo! Świetna akustyka. Świetnie. Podobny do dzwonu Kravena, chociaż o wiele mniejszy. Może mógłbym wpłynąć do hangaru łodzią. Prawie. Jeszcze echo. Niezłe echo w tym hangarze. Jak przenieść dzwon do tego hangaru? Jest silnik. Może działa. No dobra. Tak. Super echo nagrane. Sprawdźcie szybko, tu dotarli. Przepraszam za ten cios. Zaczekaj tu, dopóki nie skończę. Mocne skurczybyki! Muszę pamiętać, że to są ludzie! Lepiej.
Lepiej skończę miksować, zanim zjawi się ich więcej. Mam niezły dźwięk dzwonu, ale jest trochę zbyt surowy. Trzeba go podkręcić. Ten pojemnik wygląda spoko. Jeśli go upuszczę, wpadnie w rezonans. Mamy to. Już prawie. Jeszcze odgłos o niskiej częstotliwości. Pulsujący. Na przykład... śmigła helikoptera. Muszę się tam dostać. Wirnika! Jest! Mam to! O nie! Jest ich więcej! Skąd oni się biorą? Spidermanie! Ścigają mnie symbionty! Przyda mi się pomoc! Jestem w drodze. Nagrałeś co trzeba? Tak! Muszę tylko wymyślić, jak je wykorzystać! Mam pewien plan. Do zobaczenia. Jestem. Co przegapiłem? Bardzo śmieszne. Prześlę te odgłosy. Mam nadzieję, że to po... Dawaj, dawaj! Leć! Ah!
stało się? Wysłałem ratownikom pineskę. Zajmą się tymi ludźmi. Dobra myśl. W metrze jest spory problem. Pociąg stoi w miejscu i okna są całe w maści. Tanki? Dzięki Bogu. Jesteśmy na Frederick Douglass Circle. Trochę nas tu utknęło. Ganki, już pędzimy. Super. Przyjedź po mnie, Michu. Kocham cię. Ja ciebie też! Dlaczego Harry to robi? Tworzy te wszystkie... te istoty. To nie może być sprawka Harry'ego. Przynajmniej nie tego, którego znam. No to czyja? Symbionta? Tak. Żaden ze mnie ekspert, ale wygląda na to, że próbuje się umościć w nowym domu. Później poszukamy. Teraz musimy pomóc twojej mamie i Gankiemu. Uważaj! Harry wyglądał zupełnie inaczej niż ty w tym kostiumie. Myślę, że ja mogłem tak skończyć, gdybyś mi nie pomógł. Muszę zadzwonić do mamy i Gankiego. Nie otwierają. Musimy się tam dostać! Spokojnie! Najpierw oczyśćmy teren! A jeśli zamieni ci się w to coś? Teraz o tym nie myśl! Pokonajmy wrogów i ruszajmy dalej! Udało się! Spider-Man, to ty! Tak! Drzwi się zacięły! Trzeba jakoś przesunąć pnącza! Musisz się śpieszyć! Te wszystkie pnącza są żywe i połączone. Gdzieś powinien być umowy nerw. Bingo! Zagrajmy na nerwach. Wycofuję się! To za mało. Wciąż wdzierają się do wagonów. Na pewno jest tu kolejne skupisko nerwów. Jest za duże na jedną salwę dźwiękową. Może odpalimy kilka? Dobra, ale potrzebujemy trochę czasu. Ile czasu dokładnie? Stary, słyszałeś to? Ile czasu? Minutę? Może trochę więcej? Wytęż pajęczy zmysł. Może być ostro. Naprawdę nie chcą, żebyśmy tu byli. Sercu! Nie chcę! Dają się do broni!
udało się. Chodźmy do twojej mamy i Gankiego. Spider-Man! Ty żyjesz! Co się stało? Posłuchałem cię. Zrezygnowałem z tego, co mi nie służy. Chodźcie. Dobrze, dobrze. Ale masakra. Myślałem, że już po mnie. Całe życie przeleciało mi przed oczami. Już dobrze. Czek, pamiętasz, jak poszliśmy na minigolfa w moje urodziny, ja cudem wygrałem? Oszukiwałem. Podniosłem piłeczkę i wrzuciłem ją, kiedy nie patrzyłeś. Miałeś 8 lat. I w sumie to nie znosiłem kanapek, które mi dawałeś, ale nic nie mówiłem, bo wiedziałem, jak lubisz buncha do mojej mamy. Poza tym spotykam się z kimś, ma na imię Andy i jest świetna. No i nie zabijaj mnie, ale wymyśliłem sequel do Speednagon. Zaraz. Andy z chemii? O, jest bardzo fajna. Dzięki za pomoc. Słuchaj, sorry, że nie miałem czasu. Poprawię się, będziemy częściej gadać. Ostrożnie. Ganki, idziemy na północ. Zrobię pyszną kolację. Kolejny cel? Znajdź Harego. Wezmę centrum! Bo ja biorę północ! Szukając Harego, powinienem też sprawdzić inne rzeczy.